Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Rozmawiałam dzisiaj z matką osoby, która cierpi na zaburzenia ze spektrum psychoz. Jak wielu z Was wie, też miałam z tym do czynienia. Też byłam w sytuacji bycia bliską osobą komuś chorującemu, kogoś chorującego na zaburzenia ze spektrum psychoz. Rozmawiałam z tą osobą i ona jest kompletnie wykończona. I narasta w niej poczucie winy z powodu tego, co czuje, co myśli. Jak to przy totalnym wykończeniu i totalnym wycieńczeniu myśli i uczucia są coraz straszniejsze. Nagrywam ten film po to, żeby osoby tak jak ona i takie jaką ja byłam wiedziały, że to, co się z nimi dzieje, jest niestety normalne w sytuacji, w której się znajdują. Przy okazji, może ten film posłuży osobom, które mają do czynienia z opiekuną osoby chorej psychicznie, albo mają w swoim otoczeniu osobę chorą psychicznie, a nie są jej opiekunami, nie są za nie, za tę osobę odpowiedzialne. Pomoże być może zrozumieć, jak ciężka jest to jazda. Takie wyobrażenie o tym, że twój bliski jest chory psychicznie, to dopóki nie musisz się nim opiekować, to jest albo takie, że to jest smutne, to jest takie touching, i że osoba, która opiekuje się osobą chorą psychicznie, to po prostu patrzy na coś straszliwie smutnego i to ją boli. I to jest takie piękne, takie romantyczne, takie wspaniałe, takie dobre, być takim opiekunem, wspierać tę osobę. No a druga opcja jest taka, że otoczenie nie widzi przejawów choroby psychicznej i oskarża opiekuna o to, że on sobie wymyśla, że on się czepia, że on jest przemocowy wobec osoby chorej. I to ma też na opiekuna ogromny, destrukcyjny wpływ. Prawda jest taka, że w najlepszym przypadku faktycznie masz do czynienia z osobą, która jest potwornie irytująca i oczekuje od ciebie wsparcia w rzeczach niedorzecznych. W gorszym przypadku masz do czynienia z osobą bierno-agresywną, która ma do ciebie focha nie wiadomo o co, a kiedy już powie o co, to po prostu ręce ci opadają. W najgorszym przypadku masz do czynienia z osobą niebezpieczną. Przy chorobach psychicznych niestety nie możesz dać sobie ręki uciąć, szczególnie przy psychozach, nie możesz dać sobie ręki uciąć, że twój bliski, podopieczny nie przekroczy granicy pomiędzy jednym stanem a drugim. Kolejnym obciążeniem jest to, że musisz rozgraniczać, kiedy on jest przytomny, kiedy był przytomny, kiedy nieprzytomny. To są potworne obciążenia. Teraz powiedziałam to tak skrótowo, teraz powiem bardziej szczegółowo. Przede wszystkim znajdujesz się w sytuacji jak ofiara przemocy, ponieważ jesteś ofiarą przemocy psychicznej. I nieważne,
że ona jest niechciana, że ona wynika z tragedii drugiego człowieka, że nie jest istotna, skutki są takie same. Robiony jest ci gaslighting. Osoba, którą kochasz, staje ci się nagle daleka. Jesteś niepewny, jesteś uzależniony od cudzych humorów, od cudzego stanu. Masz na sobie więcej niż ta druga osoba. Możesz być w każdej chwili zraniony, chodzisz na palcach, cały czas w napięciu, bo nie wiadomo, co się stanie. Tutaj relacja przemocy i relacja opieki nad osobą chorą psychicznie jest w zasadzie tożsama. Ja zaczęłam o spektrum psychos, ale tak naprawdę wszelkie choroby neurodegradacyjne podobnie działają. Podobnie może działać Alzheimer na przykład, no Parkinson chyba nie. Ale osoba z Alzheimerem jest równie dziwaczna i równie może być agresywna, niebezpieczna, niezadowolona, niekontaktowa, co osoba z psychozą. I dlaczego tutaj jest potrzebne wsparcie? Po pierwsze fachowe, po drugie wsparcie otoczenia. Dlatego, że przemoc, nieważne właśnie, czy ona jest intencjonalna, czy nie, ona ma wpływ na naszą psychikę. Powoduje depresję na przykład, powoduje nerwice, powoduje przeciążenie. I jest tu konieczna psychoterapia po to, żebyś nie wszedł w rolę ofiary. Bo masz być opiekunem, masz być wsparciem, a nie ofiarą. Może być potrzebna też farmakologia, bo to może być za ciężkie. Jeśli dostaniesz deprechy, czy jeśli nie możesz spać, to potrzebujesz wsparcia farmakologicznego. Ale bardzo jest potrzebna też w ogóle psychoedukacja twojego otoczenia, czyli na przykład reszty rodziny. Po to, żeby oni wiedzieli, gdzie są granice pomiędzy zdrowiem a chorobą tej osoby. I żeby ci nie utrudniali, tylko pomagali. Dlatego, że bardzo łatwo jest w takiej sytuacji forsować własne interesy. Szczególnie jeśli jesteś rodzicem jednego z kilku dzieci, jedno jest chore psychicznie, to reszta może mieć pretensje o to, że jesteście traktowani nierówno, że są traktowani nierówno. Może próbować coś wytargować, może używać twoich jakichś zachowań takich bardzo zabezpieczających granice i bezpieczeństwo rodziny, czy też swoje, czy też tego dziecka chorego psychicznie. Może używać jako argumentu przeciwko tobie i w momencie słabości możesz stać się jeszcze ofiarą kogoś jeszcze z domowników. Ofiarą manipulacji, ofiarą szantażu emocjonalnego. Przede wszystkim szantażu emocjonalnego, bo dzieci z natury są szantażystami emocjonalnymi. Tym jest właśnie dzieciństwo, tak? I bardzo łatwo wydębią od ciebie coś, czego nie chcesz im dać, odnosząc się do argumentu, że ten chory psychicznie to dostaje, na przykład. Albo że ten chory psychicznie tego nie musi. Albo że na niego nie krzyczysz, na mnie krzyczysz, tak? Albo że jemu nie dajesz zakazów, mi dajesz zakazy. Albo w drugą stronę, ty jesteś agresywny, bo jemu zakazujesz, tak? Ty się na nic nie zgadzasz, bo go nie wypuszczasz na dwór, a nie wypuszczasz go na dwór, bo on ma psychozę, tak? Więc bardzo ważna jest psychoedukacja systemu, w którym jesteś. Twoja najbliższa rodzina, twoi najbliżsi domownicy, oni muszą wiedzieć, co jest grane. Nawet jeśli nie są opiekunami, to i tak są.
jest ich obowiązkiem jakby uczestniczyć w tym, co się dzieje, tak? Więc oni muszą mieć ku temu wiedzę. Kolejna sprawa, o której już wspomniałam, to jest ta trudność z rozgraniczeniem, gdzie jest jeszcze obszar zdrowia tej osoby, a gdzie choroba. Bardzo łatwo popaść, jeżeli osoba psychotyczna wie, że ma zdiagnozowane psychozę i postanowi, że to ogarnie, tak? A często to robią i to jest dramat. Bo tego się nie da samemu ogarnąć, to ona będzie ukrywała przed opiekunem bardzo wiele faktów. Bardzo wiele jakichś swoich urojeń, swoich myśli ksobnych. A urojenia, niestety, ale one zazwyczaj, przynajmniej w naszej kulturze, są wrogie wobec najbliższych. Więc będzie ukrywała pretensje, wrogość, podejrzenia i będzie się zachowywała w ramach jakiejś maski. I wówczas możesz myśleć, że stan tej osoby jest lepszy niż jest. W drugą stronę. W urojeniach, bo urojenia nie są halucynacjami. Urojenia są myślami niezgodnymi z rzeczywistością, nieadekwatnymi do rzeczywistości. W urojeniach, w których jest dużo agresji, biernej agresji, pretensji wobec bliskich, może też dojść do tego, że myślisz sobie, że oni nie zasługują na pomoc, że tobie się więcej należy, że nie wiem, zmywanie jest nic nie warte, że niech ta locha się zajmuje sprzątaniem, bo jest taką okropną osobą, że niech przynajmniej to robi, tak? To są prawdziwe treści. I teraz tak, w psychozie człowiek jest prawie że niezdolny do robienia czegoś. Nie ma siły, nie ma koncentracji. No i istnieje też ryzyko, że on z powodu tych urojeń, wiedząc, że wolno mu być bezproduktywnym, będzie przesadzał z tą bezproduktywnością. Żeby się jakoś na tobie odegrać za treść swoich wrogich, ksobnych urojeń. I bardzo łatwo jest popaść w nie to miejsce interpretacyjne, które jest adekwatne. Łatwo uwierzyć, że stan tej osoby jest gorszy lub lepszy niż jest rzeczywiście. Jeśli uznasz go za lepszy, to rozliczysz go jak zdrowego człowieka za coś, co zrobił w chorobie. Więc poniesie konsekwencje za coś, czego nie jest winien. I może to bardzo pogorszyć jego stan, twój stan, waszą relację. Jeśli natomiast uznasz jego stan za gorszy, pozwolisz mu stać się przemocantem, który cię wykorzystuje. I dojdzie faktycznie do relacji kat-ofiara. I tutaj też dlatego jest potrzebne wsparcie merytoryczne. Wsparcie psychologiczne, wsparcie psychiatryczne, opiekuna. Terapia systemu, czyli terapia całej rodziny, co mamy z tą grzywką. Dodatkowo osoby z Alzheimerem, nie wiem, ale nie wydaje mi się, że miały do tego zdolność. Natomiast osoby z psychozami potrafią być bardzo manipulatywne, bardzo, czy manipulacyjne, przepraszam. Jeśli są inteligentne i mają dobrą gadanę, to one naprawdę potrafią być przekonujące. Co to oznacza w
konsekwencji. To znaczy w konsekwencji możliwość gaslightingu. To znaczy, że inteligentna, ogarnięta osoba chora psychicznie może sprawić, że ty zaczniesz się czuć wariatem. Proponuję wam poczytać o gaslightingu. Polecam szczególnie na blogu Króliczek Doświadczalny artykuł o gaslightingu. Jest świetny. I tu jest znowu bardzo blisko do zaszkodzenia ci psychicznie, do wywołania depresji, PTSD lub nerwicy. A jeśli masz skłonność genetyczną razem z tym swoim podopiecznym, to może i ty zaczniesz mieć psychozy, jeśli ktoś dobrze zryje ci baniak. Co więcej, taki gaslightingujący chory może zmanipulować otoczenie przeciwko tobie. Wówczas będziesz się musiał jeszcze borykać z jakimś wykluczeniem społecznym, z jakimiś pretensjami z bliskiego otoczenia, z podważaniem tego, co widzisz. Twoja pewność tego, co się dzieje, może zostać jeszcze bardziej rozchwiana i dodatkowo mogą cię spotykać przykrości ogromne, nie tylko ze strony chorego, ale też innych osób. I to już jest do rozwalenia się psychicznie bardzo dobra podstawa. Coś się chciałeś zapytać? Nie. Kolejna sprawa to... Nie musisz wiedzieć, co jest właściwe. Jaka reakcja jest właściwa. Bo to, z czym się spotykasz, to są rzeczy nienormalne. Więc ciężko jest, żebyśmy mieli jakiś wrodzony pakiet wiedzy na temat zachowywania się w sytuacjach, które wykraczają poza granice rozumu. Tym, co im przeszkadza, że ktoś tu chodzi, to chciałam powiedzieć, że to Jadzia przeszła teraz. Przejdź, Jadzia, jeszcze raz. O, tu się podłoga trzęsie. Jak komuś przeszkadza, że Jadzia chodzi trzęsie podłogą, to może tam przyjechać ją naprawić. Mógłby zamknąć tą paletę, bo ona tak trzeszczy. To była przerwa na reklamę bełkotania. Dziękujemy, zapraszamy na dalszą część materiału. Kolejna sprawa. Na haczyk ją zamknij. Kolejna sprawa jest taka, że opiekując się kimś, jesteś wykończony z takich powodów, jak nie dość, że możesz podlegać przemocy, nie dość, że musisz mieć cały czas uwagę na jakichś najwyższych rejestrach, bo może być gaslighting, bo musisz rozpoznawać, w jakim stanie jest ta osoba, to jesteś też w ciągłym napięciu, bo w każdym momencie może się wydarzyć coś złego. Ona może coś odwalić. Bo... Bo może być kłótnia, bo może być afera. To jest cały czas stres. Jest ci przykro, bo ty widzisz, jak ktoś, kogo kochasz, po prostu mentalnie umiera na twoich oczach. Przyrzekam, że to jest właśnie takie uczucie. A mama mi umierała przez 2,5 tygodnia w szpitalu. Widziałam, jak odchodzi z dnia na dzień. I 7 godzin byłam przy zgonie, który potrafi tyle trwać. I tak, gdy ktoś ci się bliski, kogo kochasz, neurodegraduje, to jest to uczucie bardzo podobne. Patrzysz, widzisz mentalną śmierć i nie możesz nic zrobić. To jest trauma. I samo to już jest doświadczeniem ponad przeciętną wartość spektrum ludzkiego doświadczenia.
Śmierć za każdym razem jest dla nas dramatem. I wiadomo, że musimy jej ileś w życiu przeżyć, tak? Takie jest życie. Ale jest to wydarzenie zaliczane do traumatycznych. A tutaj ono naprawdę niewiele się różni. Tyle, że zamiast trupa masz kogoś w rodzaju zombie. I chociażby dlatego jest ci potrzebne wsparcie, a mimo, że wszędzie w internecie sobie przeczytacie, że rodzina, bliscy, osoby chorej na spektrum, na coś ze spektrum psychoz, musi być objęta terapią, to praktyka jest taka, że nie ma czegoś takiego. Musisz sam sobie znaleźć psychiatrę i terapeuta. I musisz sam jeszcze spróbować za zgodą najlepiej chorego nawiązać kontakt z jego psychiatrą i terapeutą. I tak może dojść i prawdopodobnie dojdzie do wypalenia. Do tego, że któregoś dnia stwierdzisz, że ty nie masz już siły. I co wtedy musisz zrobić? Musisz ratować siebie. Chociażby po to, żeby nie sczeznąć. Chociażby po to, żeby ta osoba za jakiś czas znowu miała opiekuna. Jeśli masz większą rodzinę niż tylko tę jedną osobę, no to też musisz ocalić siebie dla innych. I niestety od tego są ośrodki, od tego są szpitale psychiatryczne. Jeśli to jest dziecko, jeśli jest nieletnie, możesz za nie zadecydować. Jeśli to jest osoba dorosła, nie ubezwłasnowolniona, no to sama sobie odpowiedz na pytanie, co musisz zrobić, gdy już nie możesz. I to jest kolejny wielki problem na terapię. Czy porzucisz, czy utniesz relację z kimś, kogo kochasz, dlatego że on jest chory psychicznie? Czyli czy porzucisz, czy utniesz relację z kimś, kogo kochasz, dlatego że on jest chory? Poradzisz sobie z poczuciem winy? Czy poświęcisz się? I poradzisz sobie z tym, że nie masz życia? To są decyzje godne tragedii antycznej. I tak źle, i tak niedobrze. I tak to właśnie wygląda, kiedy jesteś opiekunem osoby chorej psychicznie. Dlatego korzystaj ze wsparcia, szukaj sobie wsparcia, korzystaj ze wszelkich sposobów edukacji twojego otoczenia i pamiętaj, że to nie jest tak, że masz prawo się załamać, masz prawo nie dać rady. Nie, to się po prostu stanie. To się po prostu stanie. Bo każdy z nas jest przygotowany do tego, żeby dbać o siebie i swoje dzieci przez jakiś tam czas. Zdrowe dzieci. Natomiast choroba w rodzinie to jest obciążenie już ponad miarę. Im starsza jest ta osoba, która jest chora psychicznie, tym obciążenie jest większe, bo ona jest silniejsza, bo ona jest inteligentniejsza, bo ona więcej może, bo ona więcej potrzebuje. Jeśli masz do czynienia z osobą prawie dorosłą lub dorosłą, to jest po prostu już ponad twoje siły. Jeśli to jest twój partner życiowy, to jest na pewno ponad twoje siły, bo partner ma być wsparciem, a nie obciążeniem. Wiem, że na Facebooku jest grupa wsparcia, w której zresztą wrzucę ten film. Natomiast nie udało mi się znaleźć, gdy jeszcze dla siebie szukałam, jakiejś grupy wsparcia takiej no, prowadzonej profesjonalnie. Więc jeśli ktoś z was jest w stanie polecić coś takiego, wskazać coś takiego, jakąś, nie wiem, instytucję, organizację, która się zajmuje opieką nad opiekunami osób chorych psychicznie, to bardzo bym prosiła o informację w komentarzu. I to tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Przypominam, tak jak przypominam od pewnego czasu, że
swoją działalność, więc i ten kanał finansuje tylko i wyłącznie z Waszych wpłat. Oraz, że teraz większość konsultacji będzie zawierała też film, dlatego jest teraz już więcej trochę filmów. A to znaczy, że będę w stanie trochę więcej konsultacji robić, niż byłam w stanie. Po pierwsze dlatego, że częściowo odpowiadam filmem, więc to mi umożliwia bardziej efektywną pracę. Po drugie, nie jestem już opiekunem osoby chorej psychicznie. Więc mam większe moce przerobowe. Choć zanim odzyskam pełnię tych mocy, to pewnie jeszcze trochę czasu minie. Osobom, które się, za przeproszeniem, przypierdolą o to, że ja się znowu użalam nad sobą w sprawie mojego ukochanego, powiem, że nic chyba nie zrozumiałam z tego filmu, tak jak i ze wszystkich poprzednich. I jesteście... Ja wiem, że film jest dopiero nagrywany i jeszcze tych komentarzy nie ma i może ich nie będzie. Natomiast ja dostałam już całe mnóstwo wymiocin pod swoim adresem, kiedy mówiłam o tym, o czym mówię. Każdy z Was, którym się wydaje, że robię swoją pracę po to, by się zemścić na facecie, którego kocham i który jest chory, lub żeby się poużalać i porobić z siebie ofiarę, chcę powiedzieć, że jesteście tymi, którym Pan Jezus Chrystus powiedział o tych kamieniach. Jest to tak świńskie, że się w pale nie mieści. Obciążenie osoby, która kocha kogoś, kto jest chory psychicznie, jest naprawdę wystarczająco duże bez komentarzy osób, nawet nie trzecich, a dziesiątych, wód po kisielu. Bo akurat ci, którzy mi piszą komentarze, że to są prywatne wycieczki do niego i tak dalej, to są osoby, których ja w ogóle nie kojarzę, z którymi ja nie pracuję. To, co robię, robię po to, żeby pokazać, jak ja sobie radzę i poradziłam z różnymi rzeczami w życiu. Jak psychologia mówi, żeby sobie radzić. Udzielam poradnictwa. Psychoedukuję. Na swoim przykładzie, bo on jest żywszy niż po prostu suche cytaty z książek. Także jeśli masz ochotę po raz kolejny, pod kolejnym moim filmem napisać, że ja tu załatwiam swoją prywatę do faceta, to ci po prostu powiem shame. Dziękuję.